Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, chyba pierwszy na polskim YouTubie. Mam dwa białe pająki czołgi. Także obejrzymy sobie je, oczywiście na tyle, ile damy radę. Bo są strasznymi mikrosami w ogóle. Także króciutkie intro i lećmy z tematem. Słuchajcie, moi drodzy, dotarły do mnie dwa białe RSUSy. Ogólnie nie widziałem jeszcze żadnego filmu z tym gatunkiem, jeśli chodzi o polski YouTube. Na zagranicznych coś tam można sobie dostrzec. Natomiast no takie maluszki, totalne maluszki, słuchajcie. Muszę je na razie karmić. O, jest tu jeden. Muszę je na razie karmić tak naprawdę muszkami, owocówkami. Bo obawiam się, że nawet wylęk będzie na nie za duży. Co jest ważne, ten gatunek, słuchajcie, żyje 4 lata, do 4 lat maksymalnie, więc stosunkowo niedługo. Samice osiągają do 1,5 cm, jeżeli dobrze pamiętam, a myślę, że tak. No samce, jak to już wiadomo, u pająków, czy to ptaszników, czy pająków właściwych, są mniejsze. Próbuję jakoś go tak przybliżyć, słuchajcie, no nie mam za bardzo jak go nawet przybliżyć. Chyba, że udałoby mi się to zrobić tak. No spójrzcie na gościa. Oj, maluszki są tak na dobrą sprawę, słuchajcie, takie szare, z ciemnymi odnożami. Dorosłe osobniki wyglądają tak, że są białe. I na odwłoku posiadają czarne plamki bądź paski. No wyglądają, słuchajcie, mistrzowsko. Natomiast no tak jak mówię, no tutaj jest ten maluch i ciężko go nawet dostrzec. No co jest dobre, jest to, jak widzicie, RSUS lineatus. Teraźniejsza nazwa to jest Stegotypus lineatus. Podobnie jak RSUSy, słuchajcie, nie potrzebują wody, ponieważ sobie wodę pobierają z pokarmu. Jest tu gagatek. Jest akurat chyba jego dół. Nie wiem, czy jak go szturchnę. Też nic nie widzę teraz. Poczekajcie chwilę. Spróbujemy go jakoś ustawić. Dobrze by było, żeby zechciał nam wyjść tak naprawdę tutaj na górę. Niewygodnie go tak, to jest wszystko za małe, ale siedzi tutaj teraz ładnie, może uda się go tutaj nakręcić. Słuchajcie, druga sztuka nawet jej nie pokazuje, bo ona siedzi tutaj w zgięciu, bo jak widzimy zresztą, więc nawet nie będzie jej widać, ale może tego się jeszcze uda. O. Co jest ciekawostką w przypadku tych pająków? Słuchajcie, jest to jeden z niewielu gatunków, gdzie przy młodych matka się dla nich poświęca. To znaczy tyle, że po prostu daje się przez te młode zjeść. Więc jeżeli ktoś już posiada takie pajączki i widzi, że pojawiły się młode i ma taką możliwość, to lepiej tą samicę, słuchajcie, wyciągnąć, no bo zostanie po prostu zjedzona przez maluchy, tak? A no umówmy się, że szkoda by było pajączka, także tak, słuchajcie, wyglądają. No to będą troszeczkę większe, będzie już na pewno łatwiej to wszystko zobaczyć, zwłaszcza, że będą nabierać kolorów. Dzisiaj je będę karmił właśnie muszkami, owocówkami. A tymczasem co? Maluszki, takie kleszcze dosłownie, tylko tyle, że białe, nie? Może jeszcze nie białe, ale jasne. Tak to, słuchajcie, moi drodzy, wygląda.
Ale to nic straconego, ponieważ żeby odcinek nie był za krótki, słuchajcie, ruszamy się. Słuchajcie, żeby odcinek nie był za krótki, spróbujemy sobie też nakarmić Eresusy, Valkanarej i Moravicus. Także poczekajcie, przyniosę sobie pajączki i lecimy dalej. Mam, słuchajcie, teraz tak, na pierwszy strzał pójdzie Eresus Moravicus. On siedzi sobie tutaj. Też będzie z niego kawał bydlaka. To było ostrość. Też się spróbujemy do niego jakoś zbliżyć. Wiecie, przynajmniej takie coś troszeczkę innego niż zwykłe walki na rej. Co prawda dokładnie to samo robi, ale wracamy mu tutaj. Proszę, karaczanka. Karaczan chyba wyczuł, że coś jest nie tak. Jest ruch kolejny Eresusa. Na pewno jest głodny. Dalej. Karaczan, słuchajcie, na razie nie zdąży. Sam chyba nie do końca wie. Jeszcze nie wie, co go czeka. Eresus już na pewno wyczuł. Zejść troszeczkę niżej karaczanie. Super by było, gdyby teraz zaatakował, bo tak kurczę fajnie wszystko widać. Zostawimy go, słuchajcie. W końcu tam do ataku dojdzie na pewno. Będziemy się brać za kolejnego. Tutaj mamy już, moi drodzy, Eresus Valkanarej. No cóż zrobić, rzucamy Karaczana. Gdzieś tam krąży. Ten już chyba bardziej głodny. Zamknę sobie to, jakby trzeba było odwracać. Tu jest karaczan, słuchajcie, na dole. Malutku, żeby ich nie spłynąć.
włożyć. Poszedł za nim. Poszedł, ale go nie złapał. Gdzie karaczek? No karaczan jest tu u góry. Na pewno są, słuchajcie, głodne resusy. Będzie sobie oplótł tutaj już, żeby stworzył sobie gniazdo. Jeszcze centralnie pod napisem jest, bo tak widać, jak widać. No nic, zostawimy go też w takim układzie, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. Spójrzcie tylko. Jest, widzieliście? Z prawej strony. Karaczan został dopadnięty jeszcze perfidnie, centralnie za napisem. No ale kurde, no czasami tak bywa, no co zrobić? Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Słuchajcie, ostatniego Eresusa, któremu też rzucam w tym momencie karaczana. Oczywiście zamykam, jakby trzeba było tym kręcić. Trzeci jest ewidentnie najmniej zainteresowany jedzeniem, ale jest coś. Karaczan z drugiej strony. A jednak też jest zainteresowany. Patrzcie, jaka wojna. Patrzcie, jaka wojna. Co za akcja, słuchajcie, co za akcja. Jaka walka. Uciekł mu? Chyba nie dał rady. Tak, słuchajcie, nie dał rady. Resus już chwycił karaczana, także po temacie. Dobra, moi drodzy, jeszcze sobie już zobaczmy tylko, czy tu się coś zmieniło. Tam się nic nie zmieniło w przypadku Moravicusa, ale on sobie go tam wyłapie spokojnie. Także na tą chwilę kończymy ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!